nawiązuje do pytań, do wielu pytań słuchaczy audycji Kogo Słuchasz. Są to pytania odnoszące się do konkretnych zespołów. Czy stanowią konkretne piosenki zagrożenie? Czy zespoły konkretne, tu nazwa, są zagrożeniem? Jest prośba, żebym weryfikował, odpisywał, żebym takie listy tworzył. Jak sami zauważyliście, drodzy słuchacze, swego czasu pojawiła się lista, tak zwana lista księdza Przemysława Sawy, która wprowadziła nie tyle zamęt, ale wielki krzyk demona. Media mainstreamowe przekrzykiwały się między sobą w oskarżeniach, wyśmiewaniu księdza, tej listy, a jednocześnie wielu artystów również tak puszczało oko do swoich fanów, mówiąc, że człowiekowi się gdzieś tam pomyliło. I to takich ze sceny, wydawałoby się, tej chrześcijańskiej. Lista wypełniona różnorodnymi nazwami zespołów, które zazwyczaj kojarzą się z popkulturą, zespołami, które tworzyły muzykę rockową, legendami rocka. I stąd też był taki wielki krzyk, że przecież one nie niosą sobą zagrożenia. O tej liście w jednej z audycji już mówiłem, ją omawiałem, także zachęcam do odsłuchiwania archiwalnych audycji. Dlatego nie będę się odnosił z nazw. Tam też omówiłem autentyczność tej listy i także tego przesłania, bo ona służyła jako podstawa do rachunku sumienia, była częścią tego rachunku sumienia. Nie piętnowała, tylko przygotowywała do takiego rachunku. W każdym razie słuchacze potrzebują. Widzę, że jest taka potrzeba i takie zapytania są, ale wśród nich też widzę, że taka ostrożność, trzeba być ostrożnym, oczywiście. Cieszę się, że takie pytania do mnie napływają, ale też nie można wszędzie tego zagrożenia szukać. Jedno z pytań dotyczyło zespołu Armia. Czy ten zespół jest zagrożeniem? Na jakiej podstawie? Nie chodzi o ciężar gatunkowy muzyki. Rzeczywiście ładunek emocji, ciężar brzmienia jest zbliżony do gatunków ostrych, metalowych wręcz. Jest tam tekst, jest odniesienie. Może już teraz Tomasz Budzyński tak bezpośrednich wyznań nie prezentuje na płytach. Któż jak Bóg albo Jezus Chrystus jest Panem w oprawie ostrego riffu. Ale niepokój słuchacza wywołała płyta Triodante, płyta z lat 90., do której powstał nie teledysk, ale coś na kształt telewizyjnego spektaklu zostało zrealizowane. Jest to dostępne na YouTubie, można zobaczyć. I faktycznie sami artyści, muzycy są pomalowani, przebrani w stroje epoki, a jednocześnie abstrakcyjne stroje. Rzeczywiście, jeżeli ktoś spojrzy na to tak z boku, może czuć na jakiś rodzaj niepokoju, bo muzyka nie jest łatwa w odbiorze, a teksty dotykały różnych sytuacji, były odniesieniem do Dantego i są tam wizerunki raju, ale też jest i wizerunek piekła. Trzeba to odbierać całościowo. Fani Armii znają ten przekaz, ci, którzy nie znają tego zespołu, pytają, więc tutaj mówię spokojnie, nie panikujmy, nie ma takiej, nie ma takiego zagrożenia. Trzeba poznać teksty, poznać specyfikę tego zespołu, jak i oczywiście brzmienia, które nie jest łatwe. Płyta Triodante nie jest łatwą płytą, jest bardziej przeznaczoną dla koneserów, choć warto się z nią zapoznać tym wszystkim, którzy chcieliby znać drogę na przykład wiary, nawrócenia Tomasza Budzyńskiego. Ale są także pytania o konkretne. Ja może zacytuję. Piotr pisze do pana, ponieważ wiem, że zna się pan na zagrożeniach duchowych płynących z muzyki. Sam jestem świeżo nawróconym, czy raczej nawracającym się katolikiem, który obraca się trochę w środowisku jam session jako wokalista. Stąd moja prośba o radę, ponieważ pojawiają się u mnie wątpliwości co do tego, co śpiewam. I nie zawsze co do samego tekstu, tylko też czasem kontekstu, czy danego wykonawcy, jako całości. Piotr przesłał mi swój repertuar, no i chciałby, żebym tutaj zrobił taki przesiew. Tego nie zrobię, bo zawierzcie swojemu sercu. Jeżeli jesteście po tej dobrej stronie, idziecie z drogą Jezusa Chrystusa,
Módlcie się o rozeznanie, czytajcie teksty, ten kontekst także poznajcie. Wiadomo, Led Zeppelin, Whole Lotta Love, jest Deep Purple, Child in Time, Smoke on the Water, When I Blind My Cries, Jimi Hendrix, Little Wing, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, Nirvana, Head Shepherd Box, czy Smell Like Teen Spirit. Head Shepherd Box to już od razu powiem, mówię nie, to jest bluźnierczy utwór, cała twórczość Nirwany taka nie jest, ale ten utwór tak. To należy przeczytać tekst i już od razu wiadomo. Budka i spojrzeć na teledysk. Budka suflera, jest taki samotny dom, cisza jak ta, Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nazwy są tutaj takich zespołów jak Radiohead, Pixies, Leonard Cohen czy James Brown. To uspokajam. Uspokajam, panie Piotrze. Niech pan spokojnie swój repertuar wykonuje i wypełnia się bardzo dobrze jako wokalista. Trzeba znać oczywiście konteksty. Jeżeli są utwory bluźniercze, to trzeba je po prostu pominąć i ich nie wykonywać. Nie ma tu akurat wykonawców w tej liście takich, którzy mieliby takie mocne przesłanie. No być może wiadomo, Led Zeppelin bardzo mocno był związany z okultyzmem, ze sprawą Alistaira Crowleya, fascynacji Jimmy'ego Page'a. Tych takich mocnych, dosadnych nie ma w twórczości tego zespołu, ale są konteksty. Je warto poznać. I taką audycję właśnie przygotuję na temat tych legend rocka i zagrożeń i tego, w co się kiedyś zagmatwali. Jimmy Page z Led Zeppelin był ministrantem jako chłopak. Zanim poznał gitarę, można powiedzieć, że gitara stała się tak wielką miłością, że zastąpiła w jego życiu Boga. Dalej poszły fascynacje z kręgu znajomych, przyjaciół i pociągnęły go w stronę okultyzmu i jest okultystą. Sam się do tego przyznaję, więc to nie jest jakieś tam czcze gadanie, tylko fakty. Ale to nie oznacza, że śpiewając utwór Whole Lotta Love coś wydarzy się złego w pana życiu. Panie Piotrze, proszę czytać teksty. Jeżeli jest kontekst, który nie jest zgodny z sumieniem, a sumienie to jest głos Boga, to wtedy trzeba to zarzucić i zostawić, niezależnie od tego, czy jest to legenda rocka, czy narazi się pan na śmieszność. Bogu pan się nie narazi na śmieszność, a ci, którzy nie mają tej wiedzy, powątpiewają. Cóż poradzić? Ważne jest zbawienie. Ale też nie jestem w stanie odpisywać na tego rodzaju listy wszystkim. Pytania o Cocteau Twins. Jeden z słuchaczy też napisał o Elizabeth Fraser, wokalistkę, czy to jest zagrożenie. Był swego czasu taki dyskurs na temat języka, którym posługiwała właśnie Elizabeth Fraser, wymyślonego języka, kolejnego instrumentu w zespole. I to spowodowało tak naprawdę wielki zamęt duchowy jej samej. Elizabeth Fraser, która miała kłopoty związane z depresją. W wyniku tego, że wyobrażała sobie, o czym śpiewa, mogły być to różne wyobrażenia, niekonkretne. Można powiedzieć, był to język elfów. Więc to stanowiło dla niej samej jakieś zagrożenie, niż miało stanowić dla słuchaczy. I tak jak pan Piotr, przesyłając mi listę, kończy ją kwestią, że sam sobie w tej kwestii nie mam zamiaru ufać, warto i trzeba sobie powiedzieć, Jezus Chrystus jest Panem. Jeżeli mówimy to bez żadnego problemu, to jesteśmy zawierzeni Jezusowi Chrystusowi. Nie chodzi, żeby mi zaufać w tym momencie, ale zaufać właśnie Jezusowi Chrystusowi. Ale są też ciekawe aspekty z tej listy wypływające, bo jeżeli widzę imię i nazwisko James Brown, od razu gdzieś tam w tle pojawia się gospel, prawda? Bo James Brown wyszedł z muzyki gospel, poszedł oczywiście w stronę muzyki, która była wypełniona erotyzmem i sam też nie unikał takich sytuacji, kontaktów z kobietami. Ale tak jak mówił Roy Charles, muzyka gospel w latach 50., na początku 60. przepełniona była seksem. I to mocno. I ostatnia biografia Anety Franklin pokazuje właśnie te sytuacje związane z tym nurtem, który przecież był chrześcijański, ale w tych wspólnotach, które były tworzone w Stanach Zjednoczonych, działy się tam rzeczy pod tym względem niedobre. Sama Aneta Franklin pierwsze swoje dziecko urodziła w wieku 12 lat i z partnerem, którego do tej pory nie zdradziła z imienia i z nazwiska, przypadkowym,
jak twierdziła w tej autobiografii, chcieli poznać świat, to od każdej strony. Więc pojawiały się także narkotyki i alkohol. Ale to, co powiedział Roy Charles, muzyk, który jest ikoną muzyki w ogóle rozrywkowej, jest znamienne, że zły swoim ogonem potrafił otworzyć niejedne drzwi i rozewrzeć na oścież niejedną szczelinę. Za chwilę będzie o Nirwanie. Wrócę do swojego tekstu z miesięcznika Egzorcysta. Tam też pojawił się spory tekst związany z samobójczą śmiercią lidera Nirwany. I muszę powiedzieć, że faktycznie to, co się mu przydarzyło, to jest rzeczą wymagającą opisania całego jego życiorysu, tego, jak to się stało, że właśnie Kurt Cobain zakończył swoje życie śmiercią samobójczą. Należałoby wrócić do jego dzieciństwa, już kiedyś wspominałem w audycji, do rozwodu rodziców i potem przejmowania go jako dziecko, jak zabawki przez matkę, przez ojca, traktowania złego przez macochę, przez ojczyma i w końcu wyalienowania jego zupełnie i stworzenia jakiegoś własnego świata, który zupełnie go zagubił, bo ta alienacja doprowadziła do przede wszystkim depresji, do dekadencji i do nihilizmu. Sam zespół w swoich utworach Nirwana miał wiele odniesień do negacji wiary, do negacji Boga, ale wynikłe z tych jego doświadczeń, zagubienia, nieświadome, można powiedzieć, atakowanie, bo już to zagubienie i łuski na oczy weszły wcześniej. W wyniku właśnie takiego dzieciństwa. Może ono nie było trudne, jeżeli chodzi o biedę, nie było trudne, jeżeli chodzi o brak ubrania czy jedzenia, ale rzeczywiście były biedne, jeżeli chodzi o emocje, o rozwój człowieka w momencie, kiedy powinien otrzymać jak najwięcej miłości, której zabrakło, albo miłości źle pojmowanej. Być może dlatego jego związek małżeński był przez to nieudane sięgnięcie po coś, co się wydawało szczęściem, a okazało się jedną wielką klapą, małżeństwo z Courtney Love, która sama była mocno zagubiona i która też nie miała wsparcia we własnych rodzicach. Jej ojciec nawet napisał książkę o swojej córce, że ona właśnie zabiła Kurta Cobaina, że zleciła zabójstwo. Pytany przez dziennikarza, dlaczego córce daje taki ładunek emocji negatywnych, powiedział, że nie potrafi dać jej miłości. Nie ma jej. Nie było Boga w ich życiu. I stąd też zaczęły się problemy z córką z tego związku, która do pełnoletności nie mogła zawiadywać i korzystać z pieniędzy ze spadku po swoim ojcu, Kurcie Cobainie, i tym majątkiem zarządzała właśnie Courtney Love, ale po skończeniu, po dojściu do wieku odpowiedniego, córka przejęła te prawa, tam się działy rzeczy dalekie od tego, co my rozumiemy jako miłość rodzicielska, wzajemna dziecka do rodziców i rodzica do dzieci. Kurt Cobain zmarł śmiercią samobójczą. Przyjmujemy taką wersję, chociaż jest wiele tajemnic i zagadek wokół śmierci tego muzyka. Jedno jest pewne, że była duża samotność. Jego fascynacja, w pewnym momencie nawet i okultyzmem, jego fascynacja przede wszystkim brzydotą, płynami ustrojowymi. Malował takie obrazy embrionów ludzkich, płodów. Nie powodowało, że w brzydocie zaczął widzieć jakąś namiastkę piękna. To był też krzyk. Ale nie było ukojenia, bo jak się pojawiły pieniądze, to ciężko znaleźć przyjaciół, którzy mogliby wspomóc. Jest. To jest jego ciotka. Jego ciotka jeździ w Stanach Zjednoczonych po szkołach, do szkół z takim programem profilaktycznym, ogólnie związanym z uzależnieniami, czyli przestrzega przed uzależnieniami nie tylko od narkotyków, ale alkoholu, ale także od dekadencji, od nihilizmu, żeby było widać jakieś światło, jakiś cel w życiu. Ciotka Cobaina gra utwory na gitarze Nirwany,
akustycznie śpiewa utwory Kurta Cobaina, ale jednocześnie mówi o miłości, mówi o Jezusie Chrystusie. Kurt Cobain pochodził z katolickiej rodziny, tu korzenie irlandzkie były. W jego domu dziecięcym, dziecinnym, na ścianie był zawieszony wizerunek Jezusa Chrystusa i tam w tym pokoju grał pierwsze nuty na keyboardzie, potem na gitarze. I w tym pokoju, który jest widoczny na profilu ciotki Cobaina na Facebooku, właśnie jest zdjęcie tego obrazka Pana Jezusa. I to jest dobre świadectwo, bo to jest świadectwo. I na pytanie, czy z życia Kurta Cobaina można wynieść jakiś pozytyw, to ona mówi właśnie to, że teraz służy jako przestrzeganie przed złym wykorzystaniem życia, że jego życiorys jest temu potrzebny, że ona może świadczyć jako część jego rodziny. Dodatkowym minusem, bo po owocach poznacie, piękna muzyka, trzeba przyznać, że Nirvana grała muzykę bardzo dobrą, i tak w wersji tej mocnej elektrycznej, jak i akustycznej, bo unplugged Nirwany jest równie ciekawy i oparł się próbie czasu i można słuchać, ale też trzeba wiedzieć, jakie treści. Nie wszystkie utwory są dla chrześcijan do słuchania. Nirwana z Kurtem Cobainem, ze sprawą Courtney Love, sympatyzowała z grupą żeńską L7, takie trio feministek amerykańskich, walczących bardzo mocno, zrzeszonych w ogóle w takim grupowaniu artystów protestujących na koncertach w wulgarny sposób, też demonstrujących jako rzecz codzienną kontakt z płynami ustrojowymi. Więc w normalnym człowieku sytuacje wywołujące po prostu obrzydzenia. Dla nich to była jakaś platforma do wyrażania swoich poglądów. Kurt Cobain zawsze gdzieś tam na zapleczu koncertów L7 był, z Courtney Love obserwował i sam też był propagatorem ruchów proaborcyjnych. Także zupełne zawichrowanie ducha nastąpiło w życiu tego muzyka. On nie żyje. Odszedł śmiercią samobójczą. Trzeba było powiedzieć, czym jest samobójstwo, jaki to ma wpływ na nasze zbawienie. Odsyłam do źródeł fachowych, teologicznych, do katechizmu Kościoła katolickiego, do Pisma Świętego. A sam tutaj z tej strony powiem, że Dave Grohl, perkusista były Nirwany, no tu pokazuje ten zły owoc, ponieważ on właśnie wspiera zespoły satanistyczne, nawet nie okultystyczne, a satanistyczne, tak jak skandynawski Ghost. Zespół, który wygląda diabolicznie i demonicznie. Muzycy mają maski. Wokalista jest przebrany za antypapieża, z trupią twarzą, z symboliką będącą kontestacją symboli chrześcijańskich. I sam produkował ich utwory, nie wszystkie, ale część, a także na koncertach sam zakładał maskę, wcielał się w członka zespołu, grał na perkusji. Więc to jest złe. Tak samo na płycie Probot, taka indywidualna i solowa jego produkcja, zaprosił wielu artystów, ikon muzyki heavy metalowej, i wśród nich był satanista zespołu Venom, Kronos, i razem z nim grał utwór, ale także wykonował utwór z Kingiem Diamondem, muzykiem zespołu Mercyful Fate. Nazwa jest taka wprowadzająca w błąd, ale to zespół satanistyczny, a sam King Diamond jest kapłanem kościoła satanistycznego w Stanach Zjednoczonych. Nie widziałem, nie czytałem deklaracji mocnych Dave'a Grohla, ale jego działanie i wspieranie też takich ruchów antychrześcijańskich jest tutaj wymowne, choć zespół Foo Fighters, którego jest liderem, gra muzykę ciekawą, więc kuszącą i zachęcającą do poznawania życiorysu. Poznawajcie życiorysy muzyków, patrzcie, jakim przykładem mogą być dla waszych dzieci, bo te zawsze kiedyś będą chciały poznać życie swoich idoli. Może to sprowadzić na manowce. A teraz o gitarzyście zespołu Jane's Addiction będzie Dave Navarro. Ci, którzy uwielbiają muzykę rockową, no na pewno znają tego gitarzystę. Nie sposób nie znać muzyka, który tworzył rewolucję
muzyczną w Stanach Zjednoczonych z zespołem Jane's Addiction. Cóż takiego się stało, że pojawia się Dave Navarro w audycji Kogo Słuchasz? To kwestia jego krwawych pomysłów. Kiedyś to się cieli tylko gitowcy, a ilość sznytów świadczyła o pozycji w środowisku. Był to taki swoisty cynkwajs, charakteryzował więzienną subkulturę. Nie wszedł jednak do powszechnego obiegu jak tatuaże, choć powoli się to zmienia. Navarro uwielbia skaryfikację, zawieszanie na hakach wbitych w ciało i malowaniu własną krwią. Masochizm. I masochizm, który staje się zaraźliwy. W jego ślady podążają fani, którzy chwalą się swoimi wyczynami na platformie YouTube. Navarro jest znakomitym gitarzystą, to nie podlega wątpliwościom. Jednym z założycieli Jane's Addiction, jednak kontrowersyjnie wykorzystującym swój talent. Grał w proaborcyjnym Red Hot Chili Peppers, wspomagał bluźnierczy Nine Inch Nails, hedonistycznego Puff Daddy i feministyczną Alanis Morissette. Jednak nie chcąc działać wbrew sobie, odrzucił opiewającą na milion dolarów propozycję grania w zespole Guns N' Roses. Nagrał za to z Marilyn Mansonem, kapłanem kościoła satanistycznego, utwór I Don't Like the Drugs, But the Drugs Like Me. Udzielał się też aktywnie w różnorodnych kampaniach społecznych. Z jednej strony sprzeciwiał się testowaniu kosmetyków na zwierzętach, a z drugiej sprzeciwiał się wprowadzeniu w amerykańskim stanie Kalifornia poprawki legislacyjnej zamykającej drogę parom jednopłciowym w zawieraniu małżeństw. Wydaje się, w środowisku tak jest określany, że jest szokującym performerem, chociaż ten znakomity gitarzysta jest po prostu masochistą. Zasada: zacznij od jednego tatuażu, a skończysz na deformowaniu ciała, w jego przypadku też jest stałą i niezmienną. Niczym opętanie, a może opętanie? No w jakimś sensie. Nie musi to działać u każdego, ale u muzyka, celebryty, który nie ma żadnych hamulców, zahamowanie jest na pewno potęgowane presją własnego ego. Tym bardziej, że odbywa się ekshibicjonistycznie, pod okiem kamer filmowych i aparatu fotograficznego. Uwielbia w sieci zamieszczać swoje krwawe performance. Jane's Addiction, no niestety, ale jest deprawującym zespołem. Choć muzyka brzmi niezwykle oryginalnie i zachęcająco, to grupa ma na swoim koncie promocję dewiacyjnych zachowań, jak i takich treści. Przy tym przebieranki Navarro w damskie stroje na scenie, całowanie się z wokalistą Perry Farrellem i rozbieranie się nie są już dla gitarzysty ekstremalnym wyczynem. Swego czasu o Jane's Addiction już mówiłem w audycji Kogo Słuchasz, ale trzeba tutaj pokazywać zespoły, które ogólnie nie wyglądają na zespoły stanowiące jakieś zagrożenie duchowe, bo przecież nie są satanistyczne. To jest taki ostry strzał satanistyczny, prawda? Już od razu wiadomo, że tu już nie ma miękkiej gry. Ale które wprowadzają zamęt ducha, zmiękczają wiarę, zmiękczają nie tyle styl życia, ale w ogóle wrażliwość mocno. I całkowicie odrzucają dekalog, a na tym jest zbudowane chrześcijaństwo. A jako chrześcijanie nie możemy się na to godzić. I chociaż lubimy muzycznie, to mówimy nie. Trudno. Lubię, ale nie słucham. Okazuje się, o co takiego chodzi w sytuacjach związanych z Dave'em Navarro. Powinienem mówić o faktach, więc o faktach będzie. Cóż takiego może zrobić, jeżeli tatuaż mu nie wystarczył? Rycie ciała, czyli skaryfikacja i wieszanie się na haku. To jest doświadczanie w pełnym wymiarze bezsensownego wydawania się na ból. Takiego perwersyjnego, masochistycznego, hedonistycznego. Jest jeszcze kolejny krok. Dave Navarro jest miłośnikiem malowania krwią i to własną. Jest to na tyle odstręczające, że zdając sobie sprawę ze społecznego odrzucania tego rodzaju fascynacji, postanowił je usprawiedliwić współczuciem. Bo czy namalowanie obrazu zmarłej matki własną krwią takiego nie wzbudzi? Kiedy Navarro miał 15 lat, w marcu 1983 roku Constance Navarro została zamordowana przez konkubenta Johna Riccardi. Dave uczcił jej pamięć bardzo krwawo. Z pomocą tzw. artystów, ekspertów modyfikacji ciała, Sampa von Syborg i Anety von Syborg, Dave Navarro był wykrwawiany przez przecięcie na czole. Krew Navarro następnie zgromadzono w lampce do wina i użyto do namalowania wizerunku jego matki. Obraz Constance Navarro został uwieczniony krwią syna w malowniczej scenerii pustyni w Kalifornii.
środowisko tatuażystów jest zachwycone. To taki wyższy poziom, jakże mocno związany z tak zwaną kulturą wyższą. A przecież ten krąg nie chce być uznany za sztukę w pełnym wymiarze. To nic innego jednak jak fascynacja makabr, ubrana tylko w mainstreamowe piórka. W imię tak zwanego wyższego celu jest pozwalaniem na szkodzeniu własnemu ciału, doprowadzaniem do społecznego przyzwalania dla takich ekscesów, w imię takiej fałszywie pojmowanej wolności, oswajaniu z masochizmem jako cechą artystyczną. Na pewno nie jeden słuchacz powie, a niech robi sobie co chce, jego wybór, taka trochę fałszywie pojmowana tolerancja, ale promuje to w mediach, lansuje jako trend okaleczanie siebie. Inne ikony popkultury, jak Iggy Pop czy nieżyjący Sid Vicious, okaleczali siebie szkłem podczas koncertów. Był to taki fragment amoku koncertowego, ale też nastawiony na wywołanie szoku. Iggy Pop zaprzestał tego, a drugi nie żyje, popełnił samobójstwo. Co w takim razie przyświeca takiej deprawacji Dave'a Navarro? Czy tylko chęć wywołania szoku? A może jest to już efekt zaniku wrażliwości? Czy też jest to taka zakamuflowana, krwawa reakcja na trudne dzieciństwo, zakończone tak dramatycznie? To są pytania bez odpowiedzi. Mamy owoce, złe owoce, bo fani Dave'a Navarro robią to samo. Nic nie jest dobrze. Zbliżamy się powoli do końca audycji, ale jeszcze jeden temat. Napisał do mnie pan Tomasz. Cytat. Chciałem podziękować za artykuły w Egzorcyście na temat różnych kapel rockowo-metalowych. Dla mnie, starego wyjadacza tego klimatu, to duża pomoc. Kilkanaście lat słuchania tej muzyki zrobiło swoje. Do dzisiaj mnie ciągnie. W związku z tym proszę o kolejne artykuły. I dalej pan Tomasz pisze. Jeśli chodzi o takie kapele jak na przykład Slayer, to jest oczywista oczywistość, ale jest sporo takich, które na pierwszy rzut oka wyglądają ok, a jednak jest coś nie halo. Dlatego fajnie, że poruszał pan temat na przykład Faith No More. To już sama nazwa coś sugeruje, ale jest jeszcze na przykład Soulfly, którego klimat jest dość dziwny. Max Cavalera też moim zdaniem przebył dziwną drogę. Albo Peter Steele z Type O Negative, który się nawrócił. To są ciekawe historie. Odrębny temat też stanowią chrześcijańskie kapele metalowe. Protestanci są bardzo płodni, na przykład Pantokrator, Crimson Moonlight, ale też są lżejsze brzmienia, już raczej rockowe. Wielkie dziękuję i z Panem Bogiem, Tomek. Muzyką chrześcijańską, tą metalową już się zajmowałem, ale powrócę do tego, do omówienia chrześcijańskich kapel metalowych. Peter Steele i jego nawrócenie również pojawi się w audycji. Jest to bardzo ciekawa historia, to fakt. Przez całe swoje muzyczne życie prześladował Pana Jezusa, a w ostatnich latach swojego życia, w ostatnim momencie się nawrócił, choć to nawrócenie nie było takie pełne nie do końca, ale o tym będzie w audycji. A Max Cavalera, już od wakacji się pojawia temat Maxa Cavalera i zespołu Soulfly, czy jest to nawrócenie, czy jest to chrześcijańskie. Powiem tylko tyle, że jednym z ulubionych zespołów Maxa Cavalera jest Behemoth polski. Inspiruje się muzyką tego zespołu, chociaż na swoich płytach dziękuję Panu Bogu. A ostatnia płyta ma wizerunek Michała Archanioła z zespołu Soulfly. Są to kręte ścieżki, często gdzieś tam u podłoża znajduje się w przypadku Maxa Cavalera fascynacja, no niestety, ale takimi bałwochwalczymi nurtami, które są popularne wśród mieszkańców Brazylii, jeżeli chodzi o kulturę wudu i te wszystkie rytuały okultystyczne wymieszane z pojęciami chrześcijańskimi. To mocno jest tam zagmatwane i to też wymagałoby omówienia opartego na faktach, co też zrobię, panie Tomaszu, i być może nie tyle, że wyczerpię, ale w jakiś sposób naświetlę tę sprawę. A co do Slayera, to nie jest takie oczywiste, bo wielu sugeruje się tym, że Tom Araya z tego zespołu deklaruje się jako katolik. On pochodzi z Chile i być może ta tradycja chrześcijańska Chile powoduje, że takim się czuje, no ale jeżeli wykonuje utwory bluźniercze, a logo Slayera to pentagram, ostatnia płyta ma też bluźnierstwa, to trochę dziwny ten katolicyzm, bardzo liberalny. Dodam tylko, że swego czasu nowojorska policja poinformowała w komunikacie o akcie wandalizmu Wicks Park na terenie
Commack Salt Little Lake, który znajduje się na Long Island. Zdarzenie zostało zgłoszone. Jeden z budynków w Wicks Park został pomazany czarnym sprayem, było to słowo Slayer wraz z pentagramem. Po zgłoszeniu nielegalnego graffiti przez właściciela budynku policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie wandalizmu z użyciem symbolu nienawiści. Tak, symbolu nienawiści, pentagramu. Za taki znak pentagramu jest uznawany przez kodeks prawny, który obowiązuje nowojorską policję. Teren parku jest wykorzystywany na rozgrywki baseball i softball, stąd czujność policji była szczególna. Chodziło o symbolikę mogącą mieć zły wpływ na młodzież. A taki symbol jest w logo właśnie zespołu Slayer. Tylko jako logo zespołu może funkcjonować w przestrzeni publicznej, jak się okazało. Policja musiała zrewidować podstawy śledztwa, gdy jeden z ich pracowników skojarzył napis i symbol z zespołem Slayer. Ten jest opatentowany, nazwa zespołu i pentagram tworzą całość i symbolizują zespół. Uznano, że pentagram jako część symbolu grupy nie odnosi się do manifestowania przestępczych zachowań. Śledczy musieliby zaskarżyć logo zespołu, co zatem idzie także jego przesłanie. Policja, obawiając się długotrwałego i kosztownego procesu, zrezygnowała z postawienia zarzutu o propagowanie nienawiści. Została tylko przy akcie wandalizmu. Dodam tylko, że logo zespołu Slayer zawiera pentagram utworzony z czterech mieczy w okręgu z logotypem w środku. Czasem logo prezentowane jest w postaci mieczowego pentagramu wpisanego w trzymającego go w szponach orła, którego wizerunek jest kontrowersyjny ze względu na jego podobieństwo do nazistowskiego orła ze szczytu swastyki. A o takie sympatie Slayer swego czasu był oskarżany ze względu na tekst kompozycji Angel of Death o niemieckim lekarzu Józefie Mengele i jego przerażających eksperymentach w obozie zagłady Auschwitz. A zmarł niedawno gitarzysta zespołu Jeff Hanneman, który był zagorzałym kolekcjonerem niemieckich pamiątek z II wojny światowej, wyjaśniał, że utwór nie był w żaden sposób wyrazem hołdu dla Mengele. Ale to trzeba było cały czas wyjaśniać, tak? Więc przesłanie nie było jasne, a wręcz zakamuflowane. To jeżeli chodzi o nawiązania do nazizmu, ale rzeczywiście tu mogło być tak, jak Hanneman mówił, ale nawiązania do satanizmu, propagowanie satanizmu jest w dalszym ciągu obecne w historii tego zespołu. Rozdzierana Biblia na okładce jednej z płyt, bądź ewidentnie okultystyczne i satanistyczne teksty odnoszące się do demona. To tyle o zespole Slayer. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Grzegorz Kasjaniuk. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.